Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku, w którym będziemy recenzować produkty z Parrot Planet. Dzisiaj mamy Beer Street Bistro w wersji Southern Feast. No i co? Ugotujemy, przygotujemy i zobaczymy, jak jedzą. Zapraszam! Także tak, mamy Beer Street Bistro, wybrałam wersję Southern Feast. W składzie mamy organiczny kuskus, organiczną pszenicę bulgur, ekologiczne płatki owsiane, suszoną marchewkę bez GMO, suszoną paprykę bez GMO, organiczną komórkę ryżową, kawałki migdałów bez GMO, pietruszka, ekologiczny pieprz kajen, liście bazylii, mielony kwiatek i suszone wodorosty. Produkt można przygotować na ciepło albo dzięki użyciu mikrofali, albo zagotując te nasiona w wodzie, w garnku. My wybierzemy właśnie tę drugą opcję i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Generalnie pachnie bardzo ładnie. Po otwarciu to się wyłuchiwałam. Mamy tutaj bardzo aromatyczny zapach papryki, suszonej marchewki i tej bazylii, więc jest tak fajnie. Trochę jak taka wegeta, coś w tym stylu, trochę mi się to kojarzy. Tak to mniej więcej wygląda. Czy ty byś chciała już zobaczyć, jak to wygląda? No, już na sucho chcesz jeść. No to nic, idziemy zagotować i zobaczymy, czy również takie samo zainteresowanie będzie, kiedy produkt będzie już gotowy. No macie chłopcy, macie, nie wiecie, że mam dobrze. Mamy nasz pokarm już ochłodzony. Generalnie producent mówi, że można go podawać na ciepło. Jednak trzeba pamiętać, że podawanie ciepłych produktów naszym papugom może stymulować do zachowań lęgowych, które jakby tutaj ciepły pokarm może imitować nam zwracanie pokarmu z wola. Dlatego ja generalnie preferuję, żeby nasze posiłki były raczej zimne niż ciepłe. Ładnie pachnie, kurczę. Do tego można dodać jakiegoś kotleta, sos i można zjeść na obiad. I ale naprawdę, bardzo ładnie pachnie. Dzięki tym ziołom chyba. Gotowaliśmy z 4 minutki. Ziarna są takie fajne, al dente. Taka szajaglana. Jak widać, no smakuje, no. Mi też smakuje tak autentycznie. Naprawdę. Z sosem i ze schabowym, jak najbardziej. Co myślisz, Kosiu? Guba ci pozwala jeść z tego samego talerzyka. Dajcie znać, kochani, czy próbowaliście już produktów od Beer Street Bistro. Ja próbowałam tutaj dzisiaj po raz pierwszy i jestem naprawdę pozytywnie zachwycona. Myślę, że będziemy to stosować. Dawajcie znać, jak u was, czy już próbowaliście, czy waszym zwierzakom smakuje, czy macie swoje jakieś ulubione mieszanki, które polecacie. Ja będę czekać na wasze odpowiedzi w komentarzach. Na co, my się widzimy już za tydzień. Dawajcie znać, jeżeli chcecie, żebym wam oceniła jakieś produkty tutaj właśnie na naszym YouTubie. Widzimy się za tydzień i do zobaczenia.